Bank centralny to instytucja finansowa, która pełni kluczową rolę w gospodarce kraju lub regionu. Oto definicja banku centralnego. Bank centralny to niezależna instytucja finansowa, która jest odpowiedzialna za regulację i kontrolę systemu finansowego oraz prowadzenie polityki monetarnej w danym kraju lub regionie. Bank centralny jest często podmiotem publicznym, ale ma on autonomię w swoich działaniach. Cele banku centralnego to stabilność cen w gospodarce. Więc zależy mu na kontroli inflacji. Walka z bezrobociem. Polityka monetarna, podwyższanie, obniżanie stóp procentowych wpływa na ilość pieniądza w gospodarce. Jeżeli mamy więcej pieniędzy w gospodarce, to drożeją ceny mamy inflację, ale mając więcej pieniędzy, mamy też więcej inwestycji, co polepsza sytuację na rynku pracy. Więc on adekwatnie dostosowując politykę monetarną. Stopy procentowe, ilość pieniądza w obiegu, balansuje inflację, poziom cen oraz bezrobocie, czyli ten poziom inwestycji itd. Celem banku centralnego jest również stabilność finansowa. On monitoruje i interweniuje czasami w sektor bankowy. Powiedzmy, że jeden z banków był niewypłacalny, on wtedy może wygenerować pieniądze. Dać takiemu bankowi, aby ten zachował swoją płynność i nie zbankrutował. Odpowiedzialny on jest również za stopę rezerw obowiązkowych, czyli ilość jakby zabezpieczenia, które banki muszą wpłacać do banku centralnego. Czyli za każdym razem, jak bank dostaje jakiś depozyt, ktoś wpłaca pieniądze do tego banku, to bank musi część z tych pieniędzy wpłacić do banku centralnego jako zabezpieczenie. W Polsce jest to aktualnie 3,5%. To się waha przeważnie, historycznie 3-3,5%, coś takiego. Jest to dość niski wskaźnik tych rezerw. Na przykład w Chinach te rezerwy to jest około 10%. Cele europejskiego systemu banków centralnych. Zadania Eurosystemu: Prowadzenie polityki pieniężnej, prowadzenie operacji dewizowych, zarządzanie rezerwami, wspieranie należytego funkcjonowania systemów. Płatnicze. Kompetencje MBC. Jest to kompetencja prawotwórcza, konsultacyjna, monetarna, debisowa oraz nadzór instytucji kredytowych. Funkcje banku centralnego. Są to operacje otwartego rynku. Bank centralny może skupować dług obligacje od podmiotów, w ten sposób kreując pieniądze. Na przykład w trakcie pandemii COVID-19 Fed, czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych, kupował obligacje firm. Kupował na przykład obligacje firm takich jak Apple, aby dostarczyć im gotówki, aby mogli on, one inwestować, zwiększać w swoją działalność gospodarczą i w ten sposób zwalczał on Konsekwencje kryzysu związanego właśnie z pandemią. Bank centralny ustala również stopy procentowe, czyli polityka monetarna ustala on koszt długu, czy pożyczanie pieniędzy będzie droższe, czy będzie tańsze. Ustala on również poziom rezerw obowiązkowych. Ten poziom rezerw obowiązkowych jest kluczowy, ponieważ on dyktuje ilość pieniędzy, które mogą zostać wykreowane z powietrza przez system bankowy. Jest taki wzór, jak można sprawdzić, ile pieniędzy z twojego depozytu zostanie wykreowane, może maksymalnie być wykreowane przez banki. One mogą pożyczać między sobą pieniądze i za każdym razem muszą wpłacić rezerwę do banku centralnego, która aktualnie wynosi 3,5%. Jeżeli sprawdzić, ile maksymalnie mogą banki wykreować między sobą, przy, za pomocą tych pożyczek pieniędzy, to dzielimy jeden przez tą stopę tych rezerw, czyli 1 podzielić na 3,5%, to daje niecałe 29, czyli każda wpłacona złotówka do banku może zostać przez bank pomnożona 29-krotnie. Czyli za każdą wpłaconą złotówkę oni mogą dodatkowo stworzyć jeszcze 28,8 zł. Bank centralny jest to też bank państwa, czyli on prowadzi obsługę bankową budżetów państwa, budżetów innych jednostek i instytucji państwowych. Odpowiada on również za stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego. Zarządza rezerwami kraju. Zarządzanie rezerwami może, mogą to być rezerwy walutowe, mogą to być rezerwy w materiałach, na przykład w złocie lub w ropie. Polska tak naprawdę ma dość duże rezerwy, zarówno złota, jak i ropy, w porównaniu do podobnych krajów naszej wielkości. Prowadzi on również badania i analizy ekonomiczne. W banku centralnym jest sztab analityków, którzy badają rynek i adekwatnie do tego wydają swoje opinie na temat, jak bank centralny powinien się zachować. Czy powinien rozluźnić politykę monetarną, zmniejszyć stopy procentowe, czy powinien ją zaostrzyć, zwiększyć stopy procentowe. Bada on również i podaje rów, różne statystyki. Związane z rynkiem. Bank centralny odpowiada również za komunikację z rynkiem odnośnie jego decyzji, planów i prognoz. To ma na względzie przewidywalność rynku. Jeżeli dostarczymy przedsiębiorcom informacji na temat tego, jak bank centralny zamierza zachowywać się w przyszłości, będą oni mogli adekwatnie zaplanować na przykład swoje budżety lub posunięcia w przyszłości. No i bank centralny odpowiada również za kreację pieniądza. To jest właśnie też powiązane z tymi operacjami otwartego rynku, czyli bank centralny może na przykład kupować obligacje rządowe, dając rządowi w ten sposób pieniądze, może kupować obligacje korporacyjne, dając przedsiębiorcom w ten sposób pieniądze. Następny temat jest to niezależność banku centralnego. Niezależność banku centralnego opiera się na niezależności funkcjonalnej, instytucjonalnej, personalnej i finansowej. Niezależność funkcjonalna Banku Centralnego jest to samodzielne opracowywanie i realizacja polityki monetarnej oraz innych zadań statutowych Banku Centralnego. Brak ingerencji politycznej i autonomia operacyjna, czyli rząd, politycy nie powinni mieszać się, nie mogą mieszać się w decyzje Banku Centralnego. Jest on niezależnym podmiotem. Bank Centralny nie należy do rządu, rząd nie może. Ingerować w jego działalność. Niezależność instytucjonalna Banku Centralnego zabrania np. Europejskiemu Bankowi Centralnemu kierować się sugestiami innych organów, innych instytucji. Nawet Krajowy Bank Centralny nie powinien kierować się tym, co chce od niego Europejski Bank Centralny, czy Wspólnota Banków Centralnych, rząd czy parlament. Niezależność personalna Banku Centralnego Niezależność polityczna dotyczy procesów powoływania członków i długości kadencji członków banku centralnego. Czyli rząd nie może na przykład mieć wpływu na powoływanie zarządu albo prezesa banku centralnego. Tak samo Parlament nie powinien mieć na to wpływu ani żadna inna instytucja bank centralny ma być niezależna oraz długość kadencji osób zasiadających w zarządzie banku centralnego lub jego prezesa powinna być jak najdłuższa i nieskorelowana z długością kadencji rządów w danym kraju. Na koniec finansowa niezależność banku centralnego. Bank centralny powinien posiadać zasoby finansowe umożliwiające mu działalność. Nie ma obowiązku finansowania na przykład długu rządowego. Jeżeli politykom zabraknie pieniędzy on nie ma obowiązku skupować ich obligacje i finansować ich działalność. Mamy również niezależność polityczną, która już po, po części została opisana. To jest to właśnie to, że prezes nie jest powoływany przez rząd. Prezes powinien być powoływany na więcej niż 5 lat. Całość zarządu banku centralnego nie powinna być powoływana przez rząd. Powinien być brak udziału przedstawiciela rządu z głosem stanowiącym. Czyli w zarządzie, w zarządzie Banku Centralnego nie powinno być polityków, którzy mają jakieś decydujące głosy i powinniśmy zachować niezależność tej instytucji. Zatwierdzanie kształtu polityki pieniężnej przez rząd nie ma miejsca, więc decyzje Banku Centralnego są oparte na tym, co Bank Centralny i zarząd prezes uważają za najlepsze, a nie to, co oczekują od nich politycy. Wymogi ustawowe. Że bank centralny realizuje stabilizację monetarną pośród celów swojego działania. Więc stabilizacja cen w gospodarce powinna być kluczowym aspektem banku centralnego. Powinny istnieć również prawne przesłanki wzmacniające pozycję banku centralnego w przypadku konfliktu z rządem. I charakterystyka niezależności ekonomicznej banku centralnego? Po pierwsze, bezpośrednie kredytowanie rządu. Nie jest automatyczne. Po drugie, bezpośrednie kredytowanie rządu następuje według stóp rynkowych. To znaczy, że jeżeli bank centralny zdecyduje się na przykład pożyczyć rządowi pieniądze poprzez zakup obligacji i Skarbu Państwa, to powinien on zarządzać spłaty ich z, według oprocentowania rynkowego. Czyli nie może być na przykład takiej sytuacji, że rządowe obligacje. Wypłacają odsetki 5% w skali roku, tak? czyli taki koszt rząd ma pożyczania nowych pieniędzy, a bank centralny na przykład pożycza im pieniądze, które są nieoprocentowane albo oprocentowane tylko na mały procent. Bezpośrednie kredytowanie rządu powinno być również tymczasowe, więc nie powinna zaistnieć sytuacja, że rząd utrzymuje się ze stałej akcji kredytowej banku centralnego z tego dodruku, bo ta akcja kredytowa to jest właśnie ten dodruk. I. To kredytowanie rządu powinno być nie tylko tymczasowe, ale również w ograniczonej ilości, rząd powinien sam być w stanie z podatków utrzymać swoje działanie. Bank centralny nie partycypuje również w pierwotnym rynku długu publicznego. Stopa dyskonta jest ustalana przez bank centralny, tak? czyli te stopy procentowe czysto są ustalone właśnie przez bank centralny. Nadzór bankowy nie jest powierzany bankowi centralnemu lub powierzany tylko jemu.